Ważna informacja. Urząd Gminy Osiecko wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce, wychodząc naprzeciw sytuacji związanej z wojną w Ukrainie i zbliżającymi się konsekwencjami, uprzejmie prosi mieszkańców Gminy Osiecko, którzy chcą zgłosić swoją chęć pomocy przy zakwaterowaniu, wyżywieniu, pomocy materialnej i finansowej dla społeczności ukraińskiej, o zgłoszenie takiej informacji do Urzędu Gminy. Ponadto prosimy o zgłaszanie się lingwistów, tłumaczy polsko-ukraińskich, którzy działają na naszym terenie, w celu stworzenia bazy ewentualnego wsparcia językowego. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem 52 324 1800. Gmina Osiecko. www.osielsko.pl. Witam Państwa 28 lutego, Angelika Olejniczak i zapraszam na przegląd tygodnia. Zaczniemy od krótkiej relacji z wręczenia przez wójta statuetki dla Rozalii Kwiatkowskiej. Przypominamy, że Rozalia, która trenuje pływanie i akwatlon, zwyciężyła w głosowaniu w plebiscycie na najlepszego sportowca gminy Osiecko. Gmina Osiecko. www.osielsko.pl. Moje nazwisko i to, co powiedziałem. Będzie się dalej tak stało, a w przyszłym roku dostaniesz następny. Na pewno będzie większy. Rozalia, proszę bardzo. Od nas jego również wielkie gratulacje z tego miejsca w plebiscycie. Gmina naprawdę jest dumna z takiej zawodniczki. Jestem szczęśliwa, zadowolona. Nie spodziewałam się tego. Pozdrawiam rodzinę, przyjaciół, trenerów i tych, którzy do mnie zagłosowali. Jesteśmy bardzo dumni. Córka bardzo ciężko trenuje i uważamy, że taki sukces pomoże jej na pewno. No, było wielkie zaskoczenie, ale też wielka radość, że jednak ta ciężka praca przynosi owoce i może jakieś tam jej jakieś zadowolenie z tej ciężkiej pracy. Jest doceniona przynajmniej. Jest doceniona, bo dużo czasu tutaj kosztuje. Podziwiamy ją, mimo wszystko, że jesteśmy cały czas z nią od rana do wieczora i tak ją podziwiamy, że nie widzimy, co ona robi, a co robią inne dzieci w tym czasie. Tym bardziej, że uwielbia to, co robi. Zwycięstwo smakuje najlepiej, gdy ma słony smak. Zdobyte w pocie czoła, czujesz się jak Tony Stark. Ludzie pytają jak, odpowiedź prosta. To talent i praca u podstaw. Łatwo nie przychodzi nic, gdy upadasz, wstajesz. Gdy chcą ci coś narzucić, ty miej swoje zdanie. Matką sukcesu jest cierpliwość, to wiem na pewno. Ty też powtarzaj na głos, tylko zwycięstwo. Gmina Osiecko. www.osielsko.pl. Co jeszcze poruszymy w dzisiejszym przeglądzie tygodnia? Będzie o nowych ulicach w Osiecku, o prośbie sołtysów oraz zaprosimy Was na posiedzenie Rady Gminy Osiecko. Miło nam poinformować, że w środę 23 lutego została otwarta ulica Jana Pawła II i Cholewskiego. Co prawda obie ulice zostały odebrane już w grudniu, jednak należało dokonać poprawek i oczekiwano na dokumentację. Cieszymy się, że kolejna inwestycja może Wam służyć. Przypominamy również, że do piątku macie czas na wypowiedzenie się w sprawie czterech najnowszych inwestycji. Skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Świerkowej w Osiecku i budowie ulic w Niwach, Niemczu i w Osiecku. Gmina Osiecko. www.osielsko.pl. Uwaga mieszkańcy! Sołtysi wszystkich sołectw uprzejmie proszą o uzupełnienie ewentualnych brakujących numerów swoich posesji. Przypominamy, że jest to obowiązek właściciela. Prosimy też o sprawdzenie poprawności działania dzwonków przy drzwiach i furtkach. Pomoże to w sprawniejszym dostarczeniu Państwa zawiadomień o zobowiązaniu podatkowym na rok 2022. Decyduj o swoich podatkach. Jak to zrobić? Wpisz w zeznaniu podatkowym PIT aktualny adres zamieszkania w gminie Osiecko. Poinformuj o tym swojego księgowego. Gmina Osiecko jest w terytorium zasięgu działania pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, ulica Fordońska 77. Decyduj o swoich podatkach. Niech trafiają tam, gdzie mieszkasz. Te środki mają realny wpływ na jakość Twojego życia. Najbliższy czwartek, 3 marca o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy. Sesja przeprowadzona zostanie zdalnie przy użyciu platformy Microsoft Teams. Radni będą obradować m.in. o lokalnym programie rozwoju gospodarczego i o zmianach w budżecie. Zostanie również podjęta uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy. Przyjęty zostanie gminny program wspierania rodziny na lata 2022-2024 oraz statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zachęcamy do śledzenia pierwszej w tym roku sesji Rady Gminy Osiecko. Żeby ją obejrzeć, wystarczy wejść na osiecko.pl, zjechać na dół i odszukać baner Sesji Rady Gminy Osiecko. Gmina Osiecko.
www.osielsko.pl. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju oferuje nisko oprocentowane pożyczki dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcie dla przedsiębiorstw dotkniętych pandemią. Poznajcie Anię. Środki, jakimi dysponuje, nie wystarczają na rozwój jej pracowni. Ania znalazła w internecie nowoczesną pożyczkę z najniższym oprocentowaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pieniądze z KPFR pozwoliły jej zamienić skromną pracownię w stylowy butik. Oto Andrzej, podobnie jak w produkcji swoich mebli, tak i w życiu, ceni sobie pewność i solidność. Dlatego zdecydował się na bezpieczną pożyczkę ze środków unijnych. Wsparcie z KPFR pomogło Andrzejowi zmienić stolarnię we własny salon meblowy. KPFR. Duże wsparcie dla małych firm. Więcej informacji o Kujawsko-Pomorskim Funduszu Rozwoju można znaleźć na www.kpfr.pl. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Już jutro, czyli we wtorek 1 marca, wychodzi kolejny numer Przeglądu Miesiąca. Przeczytacie w nim m.in. wywiad ze sportowcem roku w gminie Osielsko, Rozalią Kwiatkowską. Jest to już czwarty Przegląd Miesiąca. Zachęcamy Was do sięgnięcia po najnowszy numer naszego miesięcznika. Szukajcie go już jutro na naszej stronie internetowej i Facebooku. Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza zainteresowanych rodziców na warsztaty. Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały? Jak słuchać, żeby do nas mówiły? Planowanych jest 11 dwugodzinnych spotkań. Na warsztatach rodzice dowiedzą się m.in. w jaki sposób stawiać granice i jak wspierać dziecko w lepszym radzeniu sobie z emocjami. Ponadto na zajęciach będą poruszane kwestie kar i pochwał. Będzie także o samodzielności, jak wspierać dzieci w dążeniu do nich oraz jak uczyć je odpowiedzialności za swoje decyzje i zachowania. Uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytanie, jak zachęcić dzieci do sprzątania, nauki i wykonywania swoich obowiązków. Chętnych zapraszamy na zapisy pod numerem telefonu 691 061 472. Pierwsze spotkanie organizacyjne już 9 marca o godzinie 16:30 w Świetlicy w Żołędowie. Przypominamy o koncertach z okazji Dnia Kobiet, które odbędą się już w ten weekend. W piątek, 4 marca, równocześnie występy w Świetlicy w Bożenkowie i w Żołędowie. Początek o 18. Na muzycznym wieczorku artystycznym w Żołędowie zaśpiewa Agata Pufal w akompaniamencie gitarowym Włodzimierza Hejsera. W sobotę 5 marca Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na 17 na koncert utworów Czesława Niemena, Marka Grechuty i Zbigniewa Wodeckiego, wykonaniu Joachima Prylika i pianisty Artura Grudzińskiego. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Szkoła Podstawowa nr 57 imienia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w trzeciej edycji międzypowiatowego konkursu wiedzy o Powstaniu Warszawskim. Tegorocznym tematem przewodnim konkursu jest Polskie Państwo Podziemne. Ta wojna była pewna. Nikt nie sądził, że dla Polski potrwa aż pół wieku. Najpierw uderzają Niemcy. Później Rosja Sowiecka. Zdani sami na siebie, nie poddajemy się. Tworzymy państwo podziemne, które ma rząd, armię, szkoły, sądy. Walczy z wrogiem. Przechodzimy przez dwie okupacje. Niemcy masowo mordują ludność cywilną. Rosjanie wywożą nas na wschód, w bydlęcych wagonach. Tam rozstrzeliwują ponad 20 tysięcy oficerów, a kilkaset tysięcy Polaków zmuszają do katorżniczej pracy na nieludzkiej ziemi. Odradzamy się jako armia i przebijamy się na zachód, gdzie nasi żołnierze już walczą u boku aliantów.
To my zdobywamy Monte Cassino. W powietrzu siejemy strach. I spustoszenie. To nas Niemcy nazywają czarnymi diabłami, gdy miażdżymy ich opór. Cichociemni przedostają się do okupowanej Polski, by wesprzeć państwo podziemne. A nasz wywiad zdobywa tajne plany wroga. Ratujemy Żydów, choć grozi za to śmierć. W piekle niemieckich obozów tworzymy ruch oporu. To my pierwsi mówimy światu o Holokauście. Polityka okazuje się ważniejsza niż życie ludzkie. Nikt nas nie słucha. W warszawskim getcie polscy Żydzi walczą z Niemcami. Są bez szans. Nasze państwo wychodzi z podziemia, by stanąć przeciwko okupantowi. Nadchodzi dzień burzy. W Warszawie wybucha powstanie. Oddajemy życie w imię godności i wolności. Łamiąc szyfr Enigmy, ratujemy życie milionów ludzi. W podziękowaniu zostajemy zdradzeni. Sojusze się zmieniają. Wolny świat oddziela się od nas żelazną kurtyną. Zmęczeni walką, spragnieni pokoju, nie poddajemy się. Papież daje nam nadzieję na wygraną. Strajki robotników ogarniają Polskę. Komuniści przegrywają. Rozpada się żelazna kurtyna. Wojna zakończona. Zwyciężyliśmy. Bo my nie błagamy o wolność. My o nią walczymy. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są przez Szkołę Podstawową nr 57 na adres e-mail. Konkurs Warszawa 1944@gmail.com. Termin składania zgłoszeń upływa 4 marca 2022 roku o godzinie 16. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Uwaga na wybór. Młodych miłośników szachów lub tych, którzy chcieliby się nauczyć w nie grać, zapraszamy do zapisów do nowo powstałego uczniowskiego klubu sportowego Szachy Osielsko. Oferta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych. Więcej informacji udziela prezes klubu, pan Jacek Górny. Można się z nim kontaktować telefonicznie 665 332 025. Pozostajemy w tematyce sportowej. Szkoła podstawowa w Niemczu otwiera klasę sportową. Zapraszamy kandydatów z rocznika 2015. Nabór rusza już od jutra, 1 marca. Gmina Osielsko. www.osielsko.pl. Tydzień zapowiada się raczej słonecznie z przejściowym zachmurzeniem. Temperatura w tym tygodniu może się wahać od 4 do 7 stopni Celsjusza. Uwaga! Nocami może spaść poniżej zera. Przypominamy, że od soboty linia 94 wróciła na stałą trasę. Przystanki Niemcz Urocza oraz Niemcz pod Wierzbami funkcjonują już normalnie. Sprawdźcie, czy wszyscy w Waszym otoczeniu subskrybują nasz kanał na YouTube. Dziękujemy też za wszystkie łapki w górę. Życzymy dobrego tygodnia i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.